Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Mateusz Derkacz zapraszają na podcast Coffee Spots Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Coffee Spot Polska. Jest z nami Aga Bukowska, niezmiennie, i dzisiaj naszym gościem jest mój wspólnik z Trigger Roaster, czyli Maciej Szymański. Oraz mój wspólnik z Coffee Spot Polska, czyli Krzysiek Grzyman. Już myślałem, że o mnie zapomnieliście. Witam również bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło tutaj dzisiaj z wami siedzieć. Tak, dzisiejszym tematem będą etykiety kaw speciality, czyli co tak naprawdę możemy wyczytać z tych kaw, to znaczy z etykiet o tych kawach. I od razu płynnie przejdę do zaprezentowania naszych kaw Coffee Spotsowych, które w tej edycji będą promować przewodnik. Mamy dwie kawy. Jeden to jest blend świąteczny pod espresso. Ja już cię widzę na TikToku, jak sprzedajesz coś. Muszę to przemyśleć jeszcze. Może nie na Instagramie. Zrobimy to w takim razie. Jakiś taki unboxing, albo może haul zakupowy. Dostałem tyle kawy. O, dobra. Tylko musimy ktoś jeszcze wysłać, to wtedy możemy się pobawić. Halo, czy ktoś może wysłać kawę do Mariusza? Dziękujemy. Najlepiej dużo zielonej. W blendzie espresso mamy trzy originy. Brazylia, Costa Rica, które są w obróbce natural, oraz Ethiopia Washed, która ma tak fajnie podkręcić kwasowość całego blendu. I będzie to taka kawa właśnie w profilu czekoladowym. Troszkę pojawi się tam suszonych owoców, no i właśnie taki cytrusik, który tę kawę ożywi. I drugi, przepraszam, nie drugi blend, bo drugi to jest kawa, druga to jest kawa single origin, i to będzie pod przelewik, dokładnie, jasno palona kawa z Kostaryki, z takiego mikromila, palmika się nazywa, i będzie to taka kawka w profilu świątecznym, czyli... Ja od siebie dodam, że ona smakuje jak fioletowe pierniczki alpejskie z misiem z mojego dzieciństwa. Tak mi się kojarzy. Dokładnie tak. Celowaliśmy w misie pierniczek, czyli właśnie piernikowe różne aromaty. Brzmi pysznie. Dokładnie. Jest też pysznie. Orzechy prażone, śliwki, wszystko co dobre w świętach jest w Ale też jest soczyście i owocowo, nie jest tak korzennie i ciężko. Tak, także to prawda. To kochani, odłóżcie mi dwie paczki, bo będę w styczniu w Warszawie. Cieszę się, że tak od razu przeszliśmy do rozmowy. Rezerwuję paletę. Na temat tych kaw. Tak. Odłóż mi proszę u nas w naszym wspólnym magazynie. W naszym wspólnym magazynie nie wiadomo, czy jeszcze się tam złotem znajdą, czy ktoś się wypije. W naszym ciemnym saloniku. O ile do stycznia jeszcze tam będziemy, oczywiście. Ale kochani, no to tak od razu do biznesu. A myślałem, że będzie na początku jakiś small talk, opowiecie mi, jak wam się prowadzi podcast, że tęsknicie, zapytacie, tęsknimy, co u mnie. Tęsknimy, twoje fanki tęsknią, fani również, i wcale nie chcę chyba mówić aż tak dużo. Jakby już cofam wszystkie swoje reklamacje, fajnie było, jak mówiłeś tak dużo. Dopiero rozkręcam. Tak, liczyłam na to, że będziesz hologramem w tym odcinku, jak Michael Jackson, i tutaj usiądziesz z nami. Musimy jeszcze popracować nad technologią. Tak, ale nie wiem, czy chciałbym być jak Michael Jackson, powiem szczerze. Albo jak ta głowa w Power Rangers, taka świecąca duża. To by było super. Zordon. Jakoś to zrobimy może w postprodukcji. No dobrze, a jak kawę wybieraliście, powiedzcie? No bo tym razem mnie nie było, więc ten cały proces mnie ominął. No właśnie, kawę, tak jak wcześniej wspomniałem, wybieraliśmy pod kątem tego, żeby fajnie pasowały do świąt, żeby fajnie też pasowały do gustów osób, które piją już kawy specialty. Bardzo dużo ludzi lubi naturale, takie nieprzefermentowane, ale już dosyć mocno owocowe, czyli jakieś suszone owoce, coś, gdzie jest kwasowość, ale jest fajnie zbalansowana słodyczą, jest wsparta tą słodyczą, kawa jest transparentna, czyli łatwo odnaleźć wszystkie deskryptory. No przede wszystkim, no i o to chodziło. No i o to też, żeby jednak jakość kawy, czyli tak wyrażana w tych punktach, też była dosyć wysoko, tak 8-6, 8-7 punktów, żeby nikt nie poczuł się zaniedbany też w kwestii jakości ziaren.
Dobrze, czy z naszego podcastu zrobi się za mocny infomercial, jak zapytam, a gdzie można kupić taką kawę? Aga, gdzie można kupić tę kawę? Aga, no, gdzie można kupić tę kawę? Można ją kupić na naszej stronie, będzie też w kofideskach kawiarnianych i online'owych oraz na stronie Triggera. Także takich, tak jest. I pewnie w kilku innych miejscach również, ale to jeszcze będziemy precyzować bliżej terminu. Może w jakichś kawiarniach też? W kawiarniach pewnie też. To czy to już jest ten moment, w którym tłumaczymy wszystko to, co powiedział Mateusz na polski? No chyba tak, lećmy z tym. No dobrze, no to zacznijmy może od tych naturalków. No, kawa na kawie, dobra, to może naturale to nie jest może dobry moment, od którego chcemy zacząć. Mhm. Co jest pierwsze? Pierwsze jest chyba najważniejsze na początek pochodzenie, co? Pochodzenie, no, przede wszystkim. To opowiedzcie trochę może o tym, skąd może pochodzić kawa i wtedy jak ona smakuje. Maciek, czy można nam powiedzieć, jak smakuje kawa? O! Nie, dobra, no może zacznijmy w ogóle od tego, że kawy rosną w jednym pasie zwrotnikowym, tak, między dwoma. Tak, jak macie planetę, jest ta taka kula, to tam po środku jest taki pas i właśnie na tym pasie najbardziej kawka lubi sobie rosnąć. I przeważnie jest to albo Ameryka Południowa, Środkowa również, Afryka i też zdarzają ostatnio się... Ostatnio Azja. Krzysztof może coś potwierdzić. Tak, Krzysztof zasadził. Mamy tutaj na stole jedną kawkę zasadził z Indonezji. Ziarno. Kochani, ja też mam ze sobą dwie kawki z Azji. Tutaj jest kawka z Tajwanu, to gejsza, byłem zresztą na tej plantacji, niesamowici ludzie to robią od 20 lat. I chciałem pokazać jeszcze drugą z Tajlandii, ale jej sobie wypiłem. Po prostu ją wypiłem. W każdym razie i tu kawki rosną. Ciekawostka jest taka, że i tu kawy lokalnie uprawiane są droższe niż kawy importowane, bo jest ich po prostu tak mało, a rynek speciality i na Tajwanii i w Tajlandii tak szybko rośnie, że po prostu wszyscy wszystko wykupują. To jest też super, bo jest bardzo dużo direct trade'u, więc nawet jak jesteś właścicielem małej kawiarni w Bangkoku, to i tak robisz sobie direct trade z plantatorem z północy kraju. No od sąsiada to może nie, ale z północy kraju. Więc przywozisz sobie tę kawę, co oczywiście jest super, ale też taki mały direct trade ma to do siebie, że po prostu jest dość drogi, no bo te koszty transportu, jeżdżenia i wszystkiego rozkładają się na w sumie małej ilości kawy. No ale fajnie to obserwować z bliska. A wracając do studia w Warszawie. Dobrze, to może kontynuujmy temat. Co z tym pasem, Maćku? No jest sobie, tam rosną te kawy, tak jak tłumaczyłem. I co mogę jeszcze tam... Może trochę o smakach? Jak charakteryzują? Oczywiście, jak najbardziej. No to przede wszystkim w Ameryce Południowej wyróżniamy takie najbardziej popularne smaki. Tak to określamy często, że Ameryka Południowa charakteryzuje się tym, że kawy są bardziej takie orzechowo-czekoladowe, czyli takie klasyczne, to co najbardziej kojarzymy z kawą, czyli taka goryczka, i właśnie takie orzechowe nuty. W Afryce z kolei mamy coś takiego, Czekaj, bo jeszcze słyszałam, że tam zawsze są żółte owoce. Żółte owoce, może rosną jak najbardziej. Banany, nie, oczywiście. Smak banany. Tak, jak najbardziej. Czy banany wpływają na smak kawy? To zależy, w Banoffee jak najbardziej. ale rzeczywiście tak bardziej czekolada, orzechy, no i z tym kojarzymy brazylki. One też są najczęściej wybieranymi kawami pod takie klasyczne espresso. Nie bez powodu, bo jednak w mleczku lubimy takie nuty smakowe. Idąc dalej na prawo od Ameryki Południowej, trafiamy do Afryki, gdzie te kawy są bardziej owocowe, z kolei kwiatowe, mają wyższą kwasowość. Jest to też kontynent, z którego pierwotnie podobno pochodzi kawa, bo konkretnie z Etiopii. I z tym też się wiąże fajna legenda. Półprawda, pół nieprawda. Nieprawda, ale to może później. I mamy też Azję, no i właśnie w Azji... Czekaj, bo jeszcze mamy w tej Afryce właśnie dwa takie profile smakowe, które są dość charakterystyczne, no bo Kenia, która jest zwykle dość kwasowa, więc też może powiedzmy o tym, że jeśli ktoś szuka kaw, które nie są kwaśne, nie są... właśnie są kwaśne w sumie. To właśnie chciałem powiedzieć, żeby nie kupował Kenii. A, nie kupował Kenii, tak. A jeżeli chcecie, żeby były kwaśne, to kupujcie Kenię, kupujcie Ruandę, kupujcie Etiopię, ale Etiopie będą bardziej takie herbaciane, dużo tam bergamotki, zazwyczaj jest jakiś brzoskwin, takie są bardzo kwiatowe, herbaciane, więc jeżeli ktoś lubi kawy przelewowe przypominające w smaku herbatę,
Etiopię, no to Etiopia będzie strzałem w dziesiątkę. No są też te rejony typu Guji, gdzie one smakują wręcz jagodowo. To pamiętam, w ogóle był mój pierwszy flacik na kawie specialty, który był na kawie na Etiopii z Guji i smakował jak taka jagodowa kwantazja. Nie wiem, czy kojarzycie. Taki jogurcik po prostu jagodowy. Kojarzymy. Także, no ja słyszałem w pierwszym odcinku drugiego sezonu, że Kenia się kończy. Też tak słyszałem. Tak słyszeliśmy, to prawda. Więc możliwe, że też zmieniają się smaki. O tym też jeszcze będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach. Smaki odbiorców. No, ale tak, jest podobno kenijski kryzys. Jest. Można też, jak już zaczęliśmy mówić o smakach, które wywodzą się z originów, to też fajnie możemy nawiązać od razu do tego, jak wysokość nad poziomem morza właśnie na to wpływa, bo dużo z tych smaków wynikających z originów właśnie wywodzi się dokładnie z tego, na jakich wysokościach nad poziomem morza znajdują się te kraje i gdzie znajdują się te plantacje. I tak jak właśnie Maciek wspomniał, Brazylie, które rosną dosyć nisko, są czekoladowe i orzechowe, natomiast właśnie te Kenie i Etiopię, jak zobaczymy sobie jakiś opis na paczce, no to często widzimy, że to jest Kenia na przykład, tak? Około 2000 metrów nad poziomem morza. Tu akurat nie mamy. Natomiast często to jest tam 1800 metrów, nawet tam do 2000. Im jesteśmy wyżej, tym jest zimniej, dlatego też kawy mają więcej czasu na dojrzewanie, mamy więcej czasu na maturację tych kwasów owocowych, dlatego one są w stanie bardziej spenetrować ziarno i się w nim ulokować. Natomiast w krajach, których jest niżej ogólnie, ta maturacja jest szybsza i dlatego te kwasy nie zdążą się tam tak fajnie osadzić. Dlatego mamy większy udział w profilu słodkich aromatów. To idziemy dalej na prawo. Na prawo. No to jedziemy do Krzysztofa. I tam z kolei właśnie z tego, co słyszałem, w Azji są bardziej takie charakterystyczne nuty korzenne, przyprawowe. Różnie z tymi kawami. No miałem też przyjemność kiedyś pić bardzo dobrą Azję, która przypominała właśnie kawę z Afryki, no ale to w każdym z tych kontynentów możemy znaleźć jakiś niuans albo przypadek, który odchodzi od tej reguły. Natomiast takie przyprawowe, korzenne nuty jak najbardziej w Azji i też bardzo dużo robusty tam rośnie ogólnie i też z tego jest kojarzona Azja głównie. Ale to potem o arabice i robuście. Znaczy ja też ale powiedziałeś, Maciek, precyzyjnie, że piłeś jakąś Azję. Naprawdę. jakąś Afrykę. Chiny konkretnie. Chiny. Jakiejkolwiek kawie z Afryki czy z Ameryki. Albo to taki duży kontynent. Nie, ale ja tylko chciałam zauważyć, że ostatnio zachwycają mnie kawy z Indonezji, które się super rozwijają, które występują w wielu szalonych obróbkach, anaerobowych, naturalach i tak dalej. I naprawdę smakują soczystymi owocami. No, takie Indie w naturalu. Indonezja. Mamy tu nawet jeszcze jedną Indonezję. Jak najbardziej. Indie tak. Też trafiliśmy na super Indie. Indonezja to bardzo... dwa różne kraje. Wiem, ale no... Podobnie się nazywają. To tak, ale bez tej końcówki. Dobra, czyli podsumowując, jeśli szukamy czegoś, co będzie bardziej klasyczne, pod espresso, co będzie smakować wszystkim przy stole, w rodzinie i tak dalej, to pewnie jedziemy Ameryka do Rio, Południowa. Do Janeiro. Tak, bardziej szalone owoce, kwasowość, herbata, Afryka i Azja. Właśnie, o to może rozmawiamy o mocnej kawie i o tym, że czasami na kawach marketowych pojawiają się takie informacje z ziarenkami, nie? Intensywność kawy. Moc co kawy, to może, co to może oznaczać? No i kwasowość, która jest bardzo mocno tutaj zaznaczana zawsze na kawach, bo wszyscy lubią kwasowości, dokładnie. Jakbyście mieli strzelać, to co waszym zdaniem oznaczają dwa ziarenka na pięć i co musi kawa mieć, żeby miała pięć ziarenek? Przede wszystkim w ogóle te skale intensywności to bardziej coś, czego chcą klienci, żeby się upewnić. Natomiast jeżeli się zapytamy każdego z osobna, co znaczy moc na trzy gwiazdki, to usłyszymy różne odpowiedzi, w stylu, że może ma więcej kofeiny. Ktoś więcej inny, robusty. Więcej robusty, dokładnie. Ktoś, że na przykład jest bardziej gorzka. Ktoś to zinterpretuje, że może jest ciemniej wypalona. Więc myślę, że powinna być też taka legenda, o co chodzi. Z tą intensywnością też jest o tyle śmiesznie, że każdy człowiek ma
inne odczucia tej intensywności. Po to są kalibracje na przykład sędziów, kalibracje Q-graderów, czyli osób zajmujących się zawodowym ocenianiem kaw, żeby usiąść, skosztować kaw, powiedzieć, ja to czuję na 3, ja to czuję na 5, okej, spotkajmy się po środku, taki smak będzie dla nas oznaczał 4. I to jest kalibracja, więc jakieś takie odgórne i obiektywne określanie, to ma tyle gwiazdek, czy tam ziarenek na tyle, jest takie bardziej pod to, żeby klienci poczuli się pewnie, żeby poczuli się zaopiekowani, niż faktycznie to cokolwiek znaczy. Mi się też wydaje, że często ludzie odczuwają ten smak taki gorzki, jakby jako intensywność, że kawa jest mocniejsza, jeśli ma w sobie więcej goryczy, nie? Mhm. Że może coś takiego nam się kojarzy gdzieś z tymi. Musielibyśmy właśnie zrobić taką sondę i wtedy tak naprawdę moglibyśmy się dowiedzieć i w słupkach pokazać, co znaczy, pytając ludzi. To będzie twoje zadanie domowe. Zazwyczaj kojarzymy coś, jeżeli jest bardziej intensywne, to znaczy, że jest mocniejsze i ma więcej czegoś w sobie. Takie proste rozumowanie wywodzące się bardziej z jakiegoś logicznego myślenia, ale nie zawsze to rzeczywiście się sprawdza, dlatego tutaj kwestie interpretacji są różne i ciężko jest potem tłumaczyć komuś, dlaczego to ma 3 gwiazdki właśnie na 5 albo 5 na 5, bo każdy inaczej to rozszyfruje. Bo tak naprawdę na intensywność bardziej wpływa sposób zaparzenia niż samo ziarno, nie? No jakby jeśli im dłużej kawa obcuje z wodą, czyli na przykład, nie wiem, cold brew, nitro i tak dalej, tym będzie miała w sobie więcej kofeiny, nie? Więc tak naprawdę espresso będzie miało stosunkowo mało. Tak, a tak samo na przykład mogę sobie zaparzyć, stosując bardzo mało kawy albo bardzo grubo ją mieląc, to jest kawę bardzo ciemnej, która wydaje się, że ma intensywny tam aromat suchy, czyli tej kawy zmielonej. Zaparzę ją sobie wykorzystując właśnie bardzo mało kawy, bardzo grubo zmielonej i sam napar będzie mało intensywny, więc intensywność czego, nie? Dobra, no to mamy kraje i ziarenka intensywności. Nie, no, palarni specjalci nie dają tych ziarenek intensywności. Tak, albo dają bardzo rzadko i właśnie chyba też po to, żeby Brazylka od nowo brandingowego Coffee Blanda. Świeża sprawa. Ma kropeczki? Nie ma kropeczek. Ma info o obróbce. To może właśnie zaraz porozmawiajmy sobie trochę o obróbce. No swoją drogą, co wam przypomina nowy branding Coffee Planta? Mi Coffee Collective. Mimigo Coffee. Na Maxa Coffee Collective. To była moja pierwsza myśl, jak zobaczyłem. Piąteczkę. Plus kolorki. Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że przewodnik Coffee Spots Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl? www.coffeespots.pl. Dobra, to co? Obróbka. Obróbka tak naprawdę może zmienić wszystko. Może najprostsze ziarno, któremu przy obróbce washed, czyli takiej najbardziej klasycznej, która polega na tym, że ziarenka... Może wymienimy rodzaje obróbki, trzy najpopularniejsze. To ja tylko to zrobię, a ty to rozwiniesz. Dobra, to pierwszą, najpopularniejszą i najbardziej pierwotną metodą obróbki jest to metoda naturalna, inaczej sucha. I teraz możesz rozwinąć sucho. Tak, i ona właśnie polega na tym, że ziarenka się wysypuje na jakimś patio albo na jakimś African beds i one po prostu sobie schną. Tak jak rodzynki, dokładnie. W momencie, kiedy one sobie wyschną, łatwo odłupać owoc od pestki, no i mamy natural. Wtedy też każde ziarenko jakby procesuje się samodzielnie, czyli fermentuje troszeczkę w tym owocu samodzielnie, więc mogą być różne czarki, jak sobie porównałem, mogą troszeczkę inaczej smakować przez to, że ten proces jednak się odbywa osobno. To są kawy, które będą często bardzo orzechowe, bardzo słodkie, bardzo dżemowe. Im dalej, im dłużej się to będzie suszyć, im dłużej fermentacja też troszeczkę tam w tym owocu będzie zachodzić, no to tym więcej będziemy mieli smaków związanych z fermentacją, winnych, a im krócej, no to takie bardziej orzechowe. To może też opowiedzmy tutaj jeszcze o honey i tak dalej, o tym jakby, że są różne. To o honey powiem po łoszcie. Po łoszcie, tak. Dobra. Czyli dobra. Właśnie druga metoda. Myta, łoszcz, no i teraz ty. Łoszty, czyli takie kawy... Umyte, dokładnie, dokładnie. Całą noc myliśmy gąbeczkę, te kawy. Gąbeczkę wannę. Szorujemy wannę. Takie kawy najpierw trafiają do depulpera, czyli są ściągane cząstki owoców z pestki, potem ten owoc trafia do basenu fermentacyjnego, w którym mikroorganizmy, albo takie, które konkretnie tam dołożymy, albo takie, które występują dziko i naturalnie w tym ekosystemie, będą sobie zjadać te resztki owoców. Następnie to płuczemy i suszymy już same pestki bez owoców. Takie kawy są bardziej jakby równomierne, mają smak, bo one się procesują jednak wszystkie w jednym basenie.
Do tego dochodzą też temperatury tej wody w tym basenie, to przyspiesza albo spowalnia te wszystkie reakcje. No i takie kawy są bardziej, można powiedzieć, czyste, czystsze. Są bardziej rzeźkie, mają wyższą kwasowość, są takie... Eleganckie. Eleganckie, dokładnie. I to są... Tak, no. No i mamy... Trochę droższe też również kawy. Często tak. No i naturalnie przechodzimy dalej do metody mieszanych. No, mieszanych. Honey na przykład bardzo popularne. Są różne rodzaje tego honey. No i tutaj oddaję głos do studia. W zależności od tego, ile zostawimy owocu na tej pestce, tak mamy na przykład black honey, kiedy jest tego owocu więcej, mamy red honey, yellow honey, white honey, czyli stosunkowo im mniej owocu zostaje na pestce, tym kolor, nazwa. Dokładnie, tym kolor się robi jaśniejszy. Dlatego honey, bo ta resztka owocu, która się suszy na tej pestce, wygląda jakby te pestki były powleczone miodem z tym honey proces, ale w różnych krajach ma to różne nazwy. Na przykład może być honey, proces, może być semi-washed. Pulp natural, dokładnie. Także są, co kraj to obyczaj. No i potem mamy te wszystkie metody eksperymentalne, prawda? O, dokładnie tak. No to niedawno weszło do mody, ale rzeczywiście jakieś fermentacje różne, ingerencje właśnie w smak ziarna różnymi owocami, innymi dodatkami. No, to są różne, są to kontrowersyjne lub mniej tematy rzeczywiście, bo to jest jakiś taki realny wpływ, który może dać farmer i końcowo uzyskać jakiś inny smak ziarna niż naturalnie może z niego wychodzić. I często to wygląda w ten sposób, że do tych ziaren dodaje się właśnie jakieś owocki, jakiś cynamon, jakieś inne rzeczy po to, żeby mieć taki realny wpływ na ten smak końcowy. A to jeszcze dość w ten, fejki już tak bardziej. Sorry. No. Tak, no bo są te, które tak. jakby są po bożemu, że tak powiem. To wcześniej jeszcze jest fermentacja taka po bożemu rzeczywiście. Po bożemu, anaerobowa. Tak, anaerobowa. A potem są te z dodatkami. I te, które są te anaerobowe jeszcze są akceptowane przez środowisko kawowe, dopuszczane w zawodach i tak dalej, a niestety te, które mają już dodatki, to na ten moment chyba jeszcze nie są. Wiesz co, nie wiem, bo ja nie biorę udziału w takich zawodach, tak, gdzie no, to trzeba wiedzieć. Okej. No, ale jakby te, których dodaje się, nie wiem, skórki, owoce i tak dalej, wzbudzają w środowisku profesjonalistów kawowych trochę kontrowersji. Tak, no to skoro mamy profesjonalistów kawowych w studiu, bo tak się czuję, jakbym trochę oglądał program w telewizji, patrząc sobie na Krzysiek. Was w tej pięknej przestrzeni, to powiedzcie proszę, jakie jest wasze podejście do tych kofermentowanych kaw, bo to jest rzeczywiście ciekawy temat. No z jednej strony można być purystą i powiedzieć nie, trzeba się trzymać zasad, a z drugiej strony why not? No bawmy się tym i kombinujmy i wyciągajmy z tego więcej, a może szczególnie przy kawach, które mają mało do zaoferowania, to jest ciekawe rozwiązanie. Znaczy najbardziej kontrowersyjne w tym wszystkim było to, że ktoś robił coś takiego, ale nie informował na paczce właśnie o tym, że coś takiego się stało. No i te kawy naprawdę no, nienaturalnie smakowały, wręcz były bardzo intensywne. Pojawiały się tam smaki, których normalnie nie znajdujemy na cuppingu w innych właśnie kawach. Także jeżeli nie ma informacji, no to tutaj jest bardziej związana z tym kontrowersja. A jeżeli farmer, osoba, która sprzedaje to ziarno informuje, no to jak najbardziej w porządku, czemu nie? Sprawdźmy, co z tego wyjdzie generalnie. Więc. Tak, ważna jest transparentność w tej kwestii na pewno. Znaczy, no ja jestem fanką. Pamiętam pierwszą kawkę od Assembly jeszcze chyba z Londynu, którą próbowałam, która chyba fermentowała z jakimiś truskawkami czy czymś takim. No i oni zrobili na jakichś targach cold brew z tego czy coś. To było przypyszne. Jakby ja nie mam w ogóle problemu z tym, żeby jakby dać okejkę takim kawom. Pod warunkiem, że po prostu jest informacja, że tak jest i że nikt sobie nie próbuje nam wmówić, że ona tak urosła. Tak, jest takim mistrzem po prostu prowadzenia procesu fermentacji, że mu wychodzi takie cudo. No też nie ma nic złego w tym, że komuś smakują bardziej naturalne, my te właśnie palpy albo właśnie fermenty, nie? To każdy szuka czegoś dla siebie i najważniejsze, żeby ta kawa mu smakowała, także nie ma tutaj... Czy widzicie swoją drogą jakąś taki proces ewolucji smaku osoby, która wchodzi w świat kawy speciality, że na początku zaczyna się zawsze od tego, że ktoś mówi, no tylko nie kwaśna, a potem zaczyna eksplorować. Potem tylko z dripa. Potem zaczyna eksplorować ten świat. To jest już ewolucja takiej osoby. A potem flacik na owsie. Tak. Potem jest zakochany w naturalach, potem idzie w anaerobiki, a na końcu mówi, a jednak...
Dobra meta kawka. Dokładnie. No, jakby na końcu ci koneserzy zwykle najbardziej lubią te klasyki, myte, takie eleganckie. Guatemala, Hondurasy to I tak dalej. No, a właśnie chyba środek drogi jest taki, że się zachwyca tymi smakami, które są takie bardzo intensywne, że właśnie bardzo się lubi te anaerobiki i tak dalej. Bo to jest też tak bardzo wynagradzające, bo ludzie często szukają tych wszystkich smaków, które są opisane w profilu i im bardziej kawa jest transparentna, tym bardziej ktoś, kto pije tą kawę, cieszy się, wow, trafiłem, pomarańcze, truskawki, kakao, dokładnie to jest to, co czuję i to jest taka nagroda, jestem super sensorykiem, bo potrafię to wyczuć. Tak, tak, to jest super, że także jeszcze właśnie rozwija nam się ten smak też w jakiś sposób. A tu mamy decaf, widzę. No właśnie, chcę tutaj wielkie podziękowania dla Kuby, który przywiózł nam paczuszkę, którą będę mogła wypić sobie na spokojnie, bo jest decafem. Przed snem. Tak, przed snem. No i właśnie tutaj patrząc na paczkę od Kuby z Gesta, tam jest, widzę, łóżko? Że poza... Jestem w łóżku. No, to jest w nutach smakowych. Jest Kuba, łóżko. Zasnąłem po tej kawie. W nutach smakowych jest łóżko, fajnie. Słuchajcie, bo poza krajem można jeszcze wyczytać sobie regiony. Tutaj akurat jest też Huehuetenango. Jeden z najśmieszniejszych regionów kawowych. Tak. I też tutaj ma obróbkę, ale też proces dekofenizacji? Odmianę. Caturra. Okay. Mamy tutaj też różne inne odmiany. Tu jest SL28, SL34. Z czym to się wiąże? Czym to? No, mamy różne gatunki kawowca, jakieś tam chyba 50 kilka, o ile się nie mylę. Natomiast kilka z nich jest spożywanych przez ludzi. Najbardziej znamy robustę i arabikę, ale jest jeszcze liberika, eugenoides, coś tam jeszcze. To taka jedna bez kofeiny, znaczy mało kofeinowa. Laurina? Laurina jakby chyba jest hybrydą... Nie pamiętam, dobra, nie chcę teraz... Dużo tego jest. Tak, ale to jest odmiana arabiki. No dobra, ale też jakby są te takie główne gatunki, a potem jeszcze na przykład arabika ma różne odmiany botaniczne, czyli w obrębie samej arabiki, tak samo w obrębie samej kanefory, czyli tej popularnie nazywanej robusty, mamy jeszcze jakieś tam odmiany botaniczne, które tam różnią się wielkością ziaren, różnią się tym, jak dużo możemy tych wisienek zebrać, ich odpornością na choroby. I tego właśnie, każda z tych odmian ma też swoje własne jakby nuty smakowe, których się możemy po nich spodziewać. Niektóre są naturalne, wywodzą się tam z typiki, czyli z tej naturalnej odmiany, która tam jest jako ta pierwotna. Mamy odmiany właśnie bourbon, mamy odmiany hybrydy, robusty z arabiką, jakiś tam Timar hybryd i tak dalej. I generalnie mam też odmiany, na przykład właśnie tu mamy, tutaj wspomniałeś o SL-ach, tak? Scott Laboratories, to są odmiany kenijskie, które właśnie powstały w tym laboratorium, które miały być odporne chyba na choroby, ale też miały mieć super fajną jakość filiżance. Dlatego też każda z tych odmian charakteryzuje się też inną ceną. Tak jak powiedziałeś tutaj, Laruina. Laruina. Laruina już nie istnieje, ale jest w Kopenhadze seks. No to ruina, no. Charakteryzuje się właśnie tą niską zawartością kofeiny. Albo mamy takie jakieś na przykład gejsze panamskie, które pokazały swój potencjał, mimo że jakby gejsza sama w sobie wywodzi się z Etiopii, to w tej Panamie po raz Geszy nie mamy na stole, niestety geszy. Jeszcze nie ten poziom podcastu. Nie, no to mówiłem, że gejsza. Nie mieliśmy budżetu na gejsze. A gejsza jest, no tak. A pod stołem. Tak, no i to są takie odmiany właśnie ta gejsza, choćby w której możemy wyczuć kwiaty, jakieś takie bardzo, bardzo... To w ogóle może powiedz, co to jest ta gejsza. Odmiana botaniczna robi. Z Etiopii. Z Etiopii swój potencjał pokazała w Panamie. Przez to, że ma dużo nut kwiatowych, które są bardzo cenione, przez to, że jest zbalansowana, bardzo słodka, jak jest dobrze oczywiście wyhodowana, no przez to wszystko może otrzymać dużo punktów w tej markuszu. I być bardzo, oceny, bardzo, bardzo droga. I być bardzo droga, no naprawdę. Ale tam... teraz już nie ma tylko panamijskich gejsz. Tak. Gejsze się pojawiają w różnych innych My mieliśmy krajach. Nawet w zeszłym roku z brazylijską gejszę. To też jest ciekawe, bo jest kraj, który... Gejsza czy gejsza? Koło wioski gejsza to było, a potem wszyscy mieli gejsza, bo... Bo Japonia. Tak. może tak prościej było, albo po prostu taki kolonializm europejski się włączył, a to nieważne, czy gejsza, czy gejsza. W każdym razie chyba dwie nazwy są teraz okej. Każdy wie, o co chodzi. No i przez to, że jest dobra,
To była droga, znaczy jest nadal droga. Dobra, to ja słuchajcie, patrząc na tą paczuszkę z Rosta, tutaj sobie przypomniałam jeszcze o jednej ważnej rzeczy, że na paczce kawy można przeczytać, czy jest pod espresso, czy pod przelew. Albo może to jeszcze prawda. Być Omni Roast. Omni Roast, dokładnie. Czyli? Omni Roast, czyli, taka, czyli termin, taka kawa do tańca i do różańca. Nie sprzedaje kawy po prostu, no. Tak, ja myślałam właśnie, że sprzedaje dobrze, bo jest pod wszystkie metody, ale to jest taka kawa do wszystkiego i do niczego. Jest okej, w sensie, no, pali się kawę zazwyczaj właśnie ciemniej lub jaśniej, ciemniej pod espresso, jaśniej pod filtry, no ale jest jeszcze ta metoda Omni Roast, która ma niejako jakby pozwala na to, że możemy zaparzyć i tu i będzie dobrze. I w obu będzie niedobrze. I w obu, no to tak, no, dwoje babka wróżyła, jak to się mówi popularnie, ale generalnie, no to jest dosyć popularne, zauważyłem na zachodzie, że dużo takich zachodnich palarni wypala te kawy tak na omni, żeby były dobre do wszystkiego, ale w praktyce to nie zawsze jest okej, bo nawet bariści mają problem potem, żeby to ustawić dobrze albo na szota, albo pod filtr i no to jest ciężka sprawa, więc wolimy się jednak kierować tym, że kawa jest fajnie wychodzi w filtrze, fajnie pod espresso i lepiej tego nie zmieniać generalnie. No ale każdy ma jakieś inne spostrzeżenia. Dobra. I metody. Mamy tutaj jeszcze nuty smakowe. Jak myślicie, kto je wymyśla? Tutaj w tym przypadku... Nie, w ogóle. Nie, to tutaj to Wiktor, Dawid, ale... albo Wiktor. Q-graderzy. Ale tak, ale jak myślicie, skąd to się bierze? Czy jakby ktoś po prostu sobie tak... No taki kukaj rzucasz lotkami. Lotkami, tak, jak tam no wyjdzie, to potem to się to wpisuje. Albo jest generator profili. Nie, no jest koło smaków. O, co to jest koło smaków, Maciu? Co to jest koło smaków? Koło smaków opracowane przez takie stowarzyszenie jest takie jedno główne rzeczywiście koło smaków, które polega na tym, że odczytuje właśnie te nuty sensoryczne w kawie od takiego ogółu do szczegółu. Lecimy po takim kole, są też kolorki, bo wiadomo, łatwiej nam się... Czy te kolorki potem wpływają na te na przykład wasze paseczki? Najczęściej owszem, jak najbardziej. Ale no czasami to, po prostu jest... Bo to też jest taka, pierwszy kontakt z paczką to jest od razu taka sugestia, okej, tu będzie owocowo, tu będzie jakoś bardziej winnie i rzeczywiście, no, zanim ktoś tam dojrzy te literki malutkie... No czerwone to są? Czerwone co? Czerwone w kole smaków, co znaczy? To są pewnie jakieś jagody, jakieś takie rzeczy. No, czerwone teraz... owoce i potem można pójść, nie wiem, właśnie w jakieś porzeczki, truskawki, potem śliwki. Możemy... Zależy też jakie śliwki, dojrzałe właśnie. Mirabelki. Jakieś takie, tutaj są mirabelki. Jakieś takie młode, czyli kwaśniejsze, albo bardziej słodkie, dojrzałe, czy już nawet lekko sfermentowane i możemy tak aż dojdziemy do jakiegoś takiego konkretnie, że ta truskawka jest, nie wiem, dojrzała właśnie, ma dużo w sobie słodyczy i jest w ogóle taką odmianą. I to już jest fioletowe wtedy. I to już jest czarne. Tak. No i mamy jakieś orzechowe, które są, kojarzą mi się z czymś brązowym, albo słodkie aromaty. Ale mamy też jakieś chemiczne, kakaowe. Albo nawet warzywne, bo też takie mogą się pomidory, zdarzyć. Pomidory, ziemniaki. A te akurat są pozytywne akurat rzeczy. Bo... Nie, to już są chyba pomidory. Te efekty. Ziemniak, tak, jak najbardziej. Ale pomidor kiedyś był kojarzony negatywnie, ale teraz jest nawet pożądany właśnie w kawach. Najczęściej w kenijskich się pojawia pomidorek. Najczęściej w margaricie. Promują pomidory, pomidory są dobre. Tak, są marzano. Dobra, no i mamy te punkty sławne. No i jak to wygląda sprawa. Nie każdy to podaje, to też jest ciekawy temat. To jest kontrowersyjne. W ogóle teraz jest... Zacznijmy od początku. Kawka specialty. Kawka specialty, jeden z wyznaczników kawy specialty, to jest to, że musi osiągnąć na cuppingu, na skoroszycie minimum 80 punktów. W sumie to też się zmienia, tak jak słyszałem ostatnio. Czy teraz co, teraz już tylko 68? Nie, teraz w ogóle jest inaczej. Teraz jest nowy system Coffee Value Assessment, który zupełnie zmienia całe spojrzenie na... I oceny. Oceny i tak dalej. Kiedyś mówiło się o tym, że ludzie dobrze skalibrowani oceniają kawy w sposób obiektywny. SCA, czyli Specialty Coffee Association, zrobiło na temat badanie. Wysłało kawy na cały świat różnych Q-graderów, czyli wyszkolonych sensoryków. Okazało się, że wszyscy są rozjechani i że nie ma czegoś takiego jak ocena obiektywna. Można ewentualnie skalibrować się w jakiejś grupie i oceniać coś. Teraz wszyscy przyjedźcie. Tak, dokładnie. No, trzeba... że można się skalibrować intersubiektywnie. To jest takie ładne słowo. Chodzi o to, że możemy się teraz dogadać, że chcemy wybrać jakąś konkretną kawę pod coś konkretnego, jakieś walory są dla nas pożądane, a inne mniej i oceniamy w tym kontekście, a nie kawę obiektywnie. Ale no to możemy na ten temat kilka godzin rozmawiać tak naprawdę. Więc zostańmy przy tych punktach, czyli przy tym, co jeszcze niedawno było aktualne. Tak jak powiedział Maciek, od 80 punktów. Im więcej, tym kawy są bardziej złożone, tym są później też droższe. Pojawiają
pojawiają się jakieś takie nuty, które są bardziej pożądane, czyli kwiatowe, owocowe. Kawa jest bardziej zbalansowana, ma lepszy aftertaste, ma lepszą jakość kwasowości, no i te punkty wzrastają. Natomiast... Nie można osiągnąć 100, od razu mówimy, że nie ma czegoś takiego jak idealna kawa. Tak. Nie, może by się jakieś kontinuum czasoprzestrzenne otworzyło, jakbyśmy zaparzyli coś takiego. Ale też warto pamiętać, że to jest wyznacznik jakości bardziej w odniesieniu do ceny, do tego... Jak na przykład jestem roasterem, szukam kawy jakiejś konkretnej jakości, natomiast to nie jest zawsze tak, że im kawa będzie miała więcej punktów, tym on będzie bardziej smakować, bo ktoś może lubić kawy orzechowe, dla niego 82 punkty to jest ta kawa, którą on chce, on jej pożąda i to jest ta, którą najbardziej smakuje. Kawa, która ma 88 punktów, może być dla niego zbyt kwasowa, może się tam za dużo dziać i on może go po prostu zwyczajnie męczyć psychicznie i to nie będzie kawa, przy której się będzie relaksować, tylko to będzie kawa, która go będzie przygniatać bodźcami, więc to są oceny jakości, które niekoniecznie są dobrą informacją dla konsumentów. One są bardziej w branży i one trochę są traktowane w taki sposób marketingowy, a tam 89 punktów na pewno jest super. No, jest super pod względem jakości, ale jednak jest smak dokładnie. No, on jest najważniejszy. Dobra, to są kolejną rzeczą, którą znajdujemy na paczce, jest data palenia. No i to też różni kawy specialty od kaw marketowych, które mają po prostu datę przydatności do spożycia. Nie mają daty. Nie, one mają chyba 2 albo 3 lata. Najlepiej tak, spożyć do. I tak, no. Potem wybucha. Potem wybucha. Dobra, no kawy specialty. No to też jest duża dyskusja na temat tego, kiedy kawy są dobre. Nie wiem, czy wszyscy zdajecie sobie sprawę z tego, że kaw nie można parzyć bezpośrednio po wypaleniu, ale to może też się wypowiedzcie na ten temat, jak to wygląda. Można. No, nie są wtedy w swojej najlepszej dyspozycji. Tak. Ale rzeczywiście jest taki mit, że jak coś jest bardzo świeże, to jest bardzo dobre. W przypadku kawy wcale tak nie jest i kawa, która jest świeżo po wypaleniu, nie nadaje się teoretycznie do picia pod tym względem, że jeszcze ciągle uwalnia dwutlenek węgla, jeszcze musi trochę pooddychać, trochę odpocząć tak naprawdę po tym paleniu, no bo było gorąco, prawda, no to teraz musi sobie odpocząć i dopiero dojdzie do takiego swojego piku smakowego, o który nam chodzi. Ta data palenia jest taka orientacyjna i właśnie bardziej to jest dla konsumenta po to, żeby no miał tą świadomość, kiedy ona została wypalona i kiedy teoretycznie będzie taka już naprawdę fajnie smakowała, zachowywała się dobrze w tej filiżance, ale rzeczywiście no jesteśmy w stanie też pić po samym paleniu kawy, bo musimy je sprawdzić jakościowo. Robimy quality control i rzeczywiście je próbujemy po samym wypaleniu i my już jesteśmy przyzwyczajeni do tej świeżości. Gdzieś tam możemy stwierdzić, że ta kawa idzie w dobrym kierunku, ale generalnie nie polecamy. Jeżeli chcemy jednak odczuć jakąś przyjemność z kawki, no to dajmy jej chwilę odpocząć i to jest tylko taka informacja, żeby było wiadomo. No bo co to jest 3 lata do spożycia, no to taka... Ale wiecie, wielcy roasterzy mówią nawet o tym, żeby tej kawie dać odpocząć kilka tygodni, nie? Że to tak... Nawet w przypadku espresso słyszałem 3 miesiące. No. Jeszcze Aleks jest duży, to mogło. A jak w roście? Jak Krzysztof, kiedy wypijecie kawę w roście? Słuchaj, no my wreszcie pijemy kawę cały czas, no co za pytanie w ogóle. Ale... Od pierwszej godziny po paleniu. Od pierwszej godziny po paleniu, ale faktycznie staramy się te 2 tygodnie odczekać. Czasem zdarza się odrobinę krócej, gdy mamy jakieś braki w kawiarniach, ale tak, staramy się, żeby 2 tygodnie to były. No i później jest to pytanie, jaki jest czas życia kawy na półce sklepowej czy kawiarnianej, tak? Czy to powinno być 6 miesięcy, 3 miesiące, a może jednak 12 miesięcy. No, patrząc na badania, no to pewnie te 12 miesięcy może być, jeżeli... Przebiegu. No słuchajcie, jeżeli taki jest poziom żartów w tym podcaście, to ja powiem się o jego słuchalność i wydaje mi się, że będę musiał szybciej wracać. Nie, no bądźmy przez chwilę poważni. No, nie, tak serio, to 40 minut już minęło, więc musimy powoli zamykać, a jeszcze chcieliśmy powiedzieć o tym, co same opakowania mogą pokazać, bo jakby poza tym, że wszystkim, co jest na nich napisane, to te opakowania też mogą być z różnych materiałów, mogą być biodegradowalne, mogą być z jednolitego materiału, który łatwo recyklingować i to, na to też warto zwrócić uwagę. To Krzysiu teraz się dektoryzuje w tym temacie, więc potem zaprosimy go jako gościa do podcastu. Dziękuję. Znowu? No słuchajcie, jeżeli chodzi o paczki, to my gdzieś tam doszliśmy po długich rozkminach w roście do rozwiązania, że jednak to opakowanie musi być kompostowalne. Że nie wystarczy, żeby ta paczka była z jednego materiału i powiemy sobie, okej,
wystarczy wrzucić ją do odpowiedniego pojemnika, bo ona zostanie poddana recyklingowi, dlatego że ten recykling się po prostu nie dzieje. I to jest największy problem z recyklingiem w Polsce, że jest go po prostu za mała skala, więc de facto za każdym razem produkujemy nowe plastikowe opakowanie po to, żeby potem ono gdzieś zalegało, a zalega bardzo długo. Więc taki jest mój największy problem z opakowaniami, nawet tymi monomateriałowymi, czyli jeżeli mamy cały plastik. Jeżeli mamy różne materiały ze sobą połączone, no to najgorzej. No tak, ale najfajniejsze opakowania na pewno to byłyby opakowania zwrotne, czy takie, które można sobie uzupełniać tam, gdzie się kupuje kawę, ale to się jakoś w Polsce jeszcze szczególnie nie rozwinęło. A jak długo się taka paczka rozkłada wasza, tak z ciekawości? Sprawdzaliście to? Sprawdzaliśmy w kompostowniku mojego taty, właśnie moich rodziców. Pozdrawiam mamę. Pozdrawiamy. I w trzy miesiące w kompostowniku jej nie było. Czyli załóżmy, że jedziesz na wakacje, zostawiasz sobie paczkę na półce, wracasz z tych wakacji po 3 miesiącach i tam samo ziarno leży? Nie, no paczka rozkłada się w kompostowniku, dlatego że w kompostowniku są bakterie i jest odpowiednia temperatura. Mam nadzieję, że nie masz bakterii aż tylu. Dobrze. Bakterie coli. Mamy nadzieję, że ten podcast pomoże wam w wyborze świątecznych kawek dla was, w prezentach i tak dalej. I że do czegoś wam się ta wiedza skumulowana przyda. Zwłaszcza ta Coffee Spot Sowa, bardzo dobrze wygląda pod choinką. No pięknie wygląda, te dwie paczki, które stoją na stole, nie mogę oderwać wzroku. Odkładamy dla ciebie, Krzysiu. Dziękuję. Dziękujemy, zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dzięki. Agnieszka Bukowska i Mateusz Derkacz na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac.